Dziennikarstwo, poza tym, że stało się moim ukochanym zawodem, było od samego początku dla mnie czymś więcej. Było sposobem życia, było moim życiem. Jedyne momenty takiego zwątpienia, ale raczej zwątpienia w samego siebie, a nie w ten sposób życia, to były wtedy, kiedy popadałem w rutynę. Kiedy nie chciało mi się wyjść z hotelu w Tbilisi czy w Kinszasie i spotkać się z kimś, z kim byłem umówiony, bo wydawało mi się, że i tak wiem, co on mi powie. To było coś, co należało natychmiast z siebie strząsnąć, odrzucić. To był objaw choroby. W Afganistanie zakochałem się, bo pojechałem któregoś razu do Tadżykistanu, do Uzbekistanu i uświadomiłem sobie, że te kraje są tylko częścią jakiejś większej całości. Że chcąc zajmować się tą całością i rozumieć tą całość, a jak się dopiero rozumie całość, to zaczyna się rozumieć części, muszę zająć się też Afganistanem. To było tak, jakbym stanął przed murem berlińskim, ze świadomością, że mogę zajmować się tylko tym, co jest na wschodzie muru berlińskiego, a nie mówić o tym, co jest na zachodzie. No absurd. No więc ja stanąłem na Amudarii, na granicznej rzece i wiedziałem, że muszę ją przekroczyć, bo tam jest dalsza część tej Azji Środkowej, o której miałem pisać. Pojechałem do Afganistanu i rzeczywiście Afganistan może był nawet czymś więcej niż miłością, był takim niemalże narkotycznym zauroczeniem, bo ja do tego Afganistanu wracałem co roku. Afganistan w 1992 roku, a to był czas, kiedy po raz pierwszy przyjechałem tam, był krajem kompletnie, ale to kompletnie innym od wszystkiego, z czego składała się nasza codzienna rzeczywistość. Inny był czas, inni ludzie, inne ubrania, inne zwyczaje, inne słońce, inna pogoda. Wszystko było inne, jakby odwrotnością tego, czym żyliśmy. Od spraw drobnych do spraw wielkich. Nigdy nie można było w Afganistanie czegokolwiek zaplanować, bo wszystko mogło pójść nie tak. Wszystko wymagało fizycznego wysiłku. Nie było żadnych dróg na skróty. Ja przyjechałem do Afganistanu w wyjątkowy dla Afgańczyków czas. Właśnie skończyła się wojna poprzednia, wielka wojna krwawa z Armią Radziecką, wydawałoby się najdłuższa i najkrwawsza. I oni spodziewali się, że teraz nastąpi ten dobry czas dla Afganistanu, bo przecież prezydent amerykański i wszyscy przywódcy świata obiecywali, że nie pozwolą, żeby Afganistan został zapomniany, a został zapomniany natychmiast, jak stamtąd wycofał się ostatni żołnierz radziecki i Afgańczycy czuli się jak taki stary, zużyty, popsuty nieco karabin maszynowy, który po wojnie już nie jest nikomu potrzebny. Nikt nie interesował się Afganistanem i każdy dziennikarz, który w latach 90. przyjechał do Afganistanu, był dla Afgańczyków takim dowodem, że nie wszyscy jeszcze o nich zapomnieli. Mogłem zrobić wszystko, co chciałem, bo nigdy nie czułem żadnego zagrożenia. Wtedy dziennikarze nie byli jeszcze zwierzyną łowną, ale raczej takimi mile widzianymi gośćmi, których się traktuje trochę nieufnie, ale przyjmuje w gościach. Wszystko mogłem osiągnąć, ale pod warunkiem, że poświęciłem temu czas i wysiłek fizyczny. Afganistan to była fizyczna mordęga. To był kraj, gdzie nawet drogi nie działały po tej wojnie i samochodami jeździło się z prędkością 20-15 km na godzinę. Wyprawa z miasta do drugiego odległego o 100 km to często była wyprawa na 2 dni. Jeżeli umawiałem się z kimś, a tego kogoś nie było o wyznaczonym czasie, to nie znaczyło, że ja mam zawracać się na pięcie i obrażać na niego, bo mi mówili, że komendant nie przyjechał, ale będzie jutro, inshallah. Inshallah to jest słowo klucz, to jest będzie jak Pan Bóg da. Mogą sobie coś planować, ale Pan Bóg miał inny plan, no to nic na to się nie poradzi. Więc jeżeli słyszałem, że komendant Masud będzie za 2 dni, inshallah, to dla mnie to oznaczało, że za 2 dni być może będzie, a być może nie. Ale jeżeli chcę się spotkać z Masudem, to muszę siedzieć tam w tym miejscu i czekać, aż on przyjedzie, bo jest ze mną umówiony. I wie, że ja na niego czekam. I tak to się wszystko odbywało.
Po każdym powrocie z podróży do Afganistanu czułem się lepszy jako człowiek. To była dla mnie coś w rodzaju ablucji. Spadało ze mnie to wszystko, co było częścią codzienności. Po tym wysiłku fizycznym i takiej cierpliwości przywracały się priorytety dla mnie, spraw pilnych i ważnych. Ważne wracały na te pierwsze miejsca, a pilne okazywały się kompletnie pozbawionymi jakiegokolwiek znaczenia. W Warszawie, czy w ogóle w Europie, pilne zawsze były pierwsze do załatwienia, a te ważniejsze, o których nigdy nie zapominałem, no ale były tak ważne, że mogłem się nimi przecież zająć i za tydzień, i za miesiąc. Afganistan przywracał w moim przypadku tą hierarchię wartości. Pewnie, że bym chciał rozmawiać i spędzać dużo czasu z prezydentami i przywódcami rewolucji, ale jeżeli nie mam do nich dostępu, a oni zwykle mówią dziennikarzom tylko to, co chcą powiedzieć, no to pozostają mi zwykli ludzie, którzy mają czas i mają historię do opowiedzenia i przez historię tych ludzi przerobionych, przetrawionych przez te wszystkie rewolucje, przez tą wielką politykę, można o tej wielkiej polityce opowiedzieć chyba lepiej niż opowiadając o niej z punktu widzenia tego prezydenta czy tego najważniejszego buntownika. No chyba ciekawsza jest opowieść o skutkach tej polityki, a nie o zamiarach, jakie miał ten wielki polityk, przeprowadzając rewolucję. Wielu moich kolegów nie wróciło z tych wyjazdów dziennikarskich. Byłem świadkiem kilku śmierci dziennikarskich. Natomiast wiedząc, że to także może mnie spotkać, wierzyłem, że nigdy nie spotka, ale no, bałamutnie to zabrzmi, może demagogicznie, ale kiedy codziennie rano wsiadamy do samochodu, to też nawet przez głowę nam nie przechodzi, że możemy nie wrócić tym samym samochodem o tej samej porze, o której żeśmy wrócili wczoraj. A przecież są tacy, którzy tego dnia nie wrócą do domu, bo wypadki samochodowe zdarzają się codziennie. Strach może wywoływać bardzo złe konsekwencje. Jeżeli strach paraliżuje, to jest sprawa fatalna. Bo człowiek wpada wtedy w panikę, a jak wpadnie w panikę, to popełnia takie podstawowe błędy i sam wystawia się na to niebezpieczeństwo, którego tak najbardziej się boi. W moim przypadku strach, który był obecny i nawet bym powiedział, był pielęgnowany przeze mnie, nie miałem żadnego mechanizmu, to się działo automatycznie. On raczej, ten strach, przeradzał się w taki stan nadzwyczajnej koncentracji. Nigdy mi nie wprawił w stan paniki. Raczej mi pomagał. Podejmowałem decyzje, których później się dziwiłem, że to ja? To ja tak wykombinowałem, żeby to tak zrobić? A tak się działo. Przyglądając się wojnom, zawsze przed dziennikarzem, może nie zawsze, ale bardzo często staje to pytanie, czy pisanie o wojnach nie jest czymś błahym, czymś nieważnym wobec tego, że można pomagać tym ludziom jakoś w sposób bardziej bezpośredni, przyczynić się do tego, żeby zaradzić temu nieszczęściu. I ja nie miałem nigdy tego rodzaju wątpliwości, dlatego że śmiertelnie poważnie podchodziłem i podchodzę do zawodu dziennikarskiego. My jesteśmy od przynoszenia informacji, bezstronnie, tak żeby czytelnik miał pełny obraz sytuacji. Nie jest rolą dziennikarza, broń Panie Boże, misją dziennikarza naprawiać świat czy zmieniać świat, natomiast dziennikarstwo może sprawiać, przyczyniać się do tego, że ten świat będzie zmieniany.